Gratuluję zajęcia drugiego miejsca w Best Feedback. Podobno pisałeś bardzo dużo i zwycięzca feedbacku powiedział, że to właśnie ty powinieneś być zwycięzcą, a nie on. No to bardzo dziękuję koledze Michałowi za te słowa. Ja uważam, że to powinien być on, także tutaj się możemy wymienić uwagami. Dziękuję bardzo za gratulacje. Tak, pisałem dużo. No lubisz dużo pisać. Lubię dużo pisać, zresztą na forum dużo pisałem, teraz być może w serwisie Comparik też będę dużo pisał i tak lubię się dzielić swoimi przemyśleniami z innymi, wymieniać doświadczeniami, wiedzą. No takiej analizy tygodniowej, jak zrobiłeś w niedzielę, to ja dawno nie widziałem. Tam było, no myślę, że około 30 wykresów. Niestety nie pamiętam ilości wykresów, ale było ich kilka, może nawet naście. Natomiast analizy tygodniowe to jest to, co robię co tydzień. To jest taki mój rygor analityczny. Robię co tydzień analizę wykresów tygodniowych, codziennie analizę wykresów dziennych. W trakcie dnia niższe interwały przeglądam. Natomiast mogę się tym podzielić na łamach portalu. Oczywiście to nie jest w takiej formie, jak robię dla siebie. Muszę tutaj bardziej uważać na formę, ale jak najbardziej mogę to umieszczać na portalu. No, jesteś bardzo pracowity. Jesteś też twórcą w sumie najbardziej popularnego wątku na najbardziej popularnym forum forexowym. To już prawie 700 stron. Także całkiem sporo. A powiedz, kiedy zaczniesz robić analizy w ProTraderze i tylko je pokazywać? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że wątek pogaduchy przy porannej kawie nie jest tylko moim dziełem. Tutaj chciałbym oddać zasługi Aleksowi, nick na forum 259. Natomiast myślę, że wkrótce będę korzystał także z ProTradera, także na rachunku rzeczywistym, więc te analizy i te wykresy z ProTradera będą się pojawiały, myślę, częściej. A powiedz o twoim pierwszym zetknięciu się z ProTraderem, bo byłeś jednak doświadczony bardzo, jeśli chodzi o robienie analiz w MetaTraderze, i taki przeskok z czegoś, co się robi przez kilka godzin dziennie, przez ileś lat, no nie jest łatwy. Powiem szczerze, że mój pierwszy kontakt z MetaTraderem to było pewne zaskoczenie, bo no, korzystałem jeszcze wcześniej tylko z Duka, z Kopi i z ich Java Tradera. Natomiast bardzo pozytywnie byłem zaskoczony ProTraderem i dlatego między innymi postanowiłem przystąpić do tego, do walki o nagrodę Best Feedback, ponieważ uznałem, że jest potencjał w tej platformie, że wygląda świetnie, że warto pracować nad jej ulepszeniem. Natomiast jeśli chodzi o analizy w MetaTraderze, to raczej uciekam od tej platformy, ponieważ no, jak zapewne większość traderów wie, jest to dość toporne narzędzie i raczej rysuję już w pęcie nawet, jeżeli trzeba, bo nie stawiam też na dokładność co do pipsa, raczej operuję obszarami, więc nie ma tutaj problemu. To powiedz, jakie rzeczy zauważyłeś w ProTraderze, dzięki którym myślisz, że zająłeś to wysokie drugie miejsce w kategorii Best Feedback? Myślę, że mogło chodzić ogólnie o moje zaangażowanie, o to, że poświęciłem dużo czasu, znalazłem dużo różnych raportów, stworzyłem dużo różnych raportów, natomiast skupiłem się generalnie na propozycjach ulepszeń. Wysiliłem swoją pomysłowość i poszedłem w stronę nie wytykania błędów autorom, bo wiadomo, błędy zawsze się zdarzają, a chciałem podsunąć jakieś propozycje, żeby ta platforma była jeszcze lepsza. Powiedz teraz nam coś o swoim systemie, dlatego że od pewnego czasu, tak jak sam mówisz, wreszcie zarabiasz stale, doszedłeś już do jakiegoś poziomu zaawansowania. Na czym to polega? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że poprawić cię, to przepraszam, że nie zarabiam stale, nie chcę tutaj używać tego określenia, ponieważ dla mnie, w moim przekonaniu, rynek jest kapryśny i zyski z rynków też są kapryśne.
mamy raz dobrą pasę, raz mamy złą pasę i tak naprawdę skupiam się teraz na zarządzaniu kapitałem, na tym, żeby w czasie dobrej pasy maksymalizować zyski, między innymi poprzez piramidowanie ich. Natomiast w gorszych czasach, kiedy rynek jest trudniejszy, kiedy są zawirowania na arenie światowej, żeby te straty były mniejsze, ponieważ tak naprawdę tylko straty możemy kontrolować na Forexie i każdą stratę musimy odrobić. Żeby wyjść na plus, musimy każdą stratę odrobić. Więc skupiam się na minimalizacji strat i na razie jakoś dojdzie, ale nie chcę mówić, że stale. Dobrze, to może nie stale, ale od pewnego czasu. A czy stosujesz zmniejszanie pozycji, jeżeli osiągniesz jakąś liczbę strat? Tak, generalnie zajmuję pozycję częściami. Rzadko się zdarza, że pozycję zajmuję całą natychmiast, ponieważ precyzyjne wejścia zdarzają się, ale są rzadkie. Wtedy, kiedy cena zachowuje się tak, jak chcemy w tym obszarze, w którym chcemy. Natomiast częściej mam taką pozycję, część pozycji ustawiam wcześniej, kiedy obawiam się odbicia za wcześnie, na przedpolu tak zwanym poziomu. A dokładam w miarę, gdy cena idzie po mojej myśli. Jeżeli chodzi o redukcję, tak, redukuję pozycję, kiedy widzę, że coś się dzieje niedobrego, są sygnały, na przykład na niższym interwale, że będzie jakieś odwrócenie, albo obawiam się jakichś danych makroekonomicznych, wtedy redukuję pozycję. Czy powiększasz czasami straty, jeżeli wchodzisz częścią pozycji, poziom nie do końca zadziałał, ale działa następny, widzisz, że cena reaguje na ten poziom. Czy otworzysz kolejną część pozycji, jeżeli pierwsza będzie na stracie? Tak, ponieważ mam założony drawdown na każdą transakcję, którą chcę zawrzeć i nieważne ile zajmę pozycji, muszę się mieścić w tym drawdownie, w tych stratach. Strata całkowita nie może przekraczać moich założeń, mojej wytrzymałości. Także zdarza się, że dokładam, natomiast to wszystko jest zaplanowane, to nie jest na zasadzie, o może się odbije, może się odwróci. Jeżeli widzę, że coś się dzieje nie tak, nie ma problemu, mówię pas i zamykam pozycję nawet wcześniej, przed poziomem, na który czekam, bo nie chcę odrabiać zbyt wielu strat. A jakie ryzyko na transakcję? Zależy. Jak gram agresywniej, to 5%. Jak mniej agresywnie, to 2-3%. Z całości kapitału? Czy masz go jakoś rozłożonego na różne konta? Czy na przykład masz przeznaczone, to jest moja kwota, którą ryzykuję i więcej nie dołożę z oszczędności? Znaczy, oszczędności trzymam zupełnie osobno. Oszczędności w Forex nie inwestuję. Kapitał inwestycyjny mam osobno, buduję go osobno i generalnie procent straty maksymalnej mam liczony od całego kapitału. Na przykład, natomiast ten cały kapitał jest jeszcze podzielony na inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe i w miarę konieczności przesuwam albo w tę stronę, albo w tę stronę. Czyli na przykład 90% środków trzymam na lokacie czy w walucie bez dźwigni, a resztę na przykład 10% na koncie u brokera. I tym traduję, od tego liczę straty. Rozumiem. To w takim razie życzę Ci miłej wycieczki na Ukrainę, bo jak rozumiem będziesz leciał tam i przygotujesz jakiś ciekawy reportaż. Jeszcze nie zdecydowałem co do wyjazdu, natomiast jeśli będę leciał, to jak najbardziej zdjęcia i jakieś swoje wrażenia opiszę na łamach portalu Compare. Dobrze, dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję.